drugiej strony wsparcie skoczków, którzy także obserwują rywalizację innych. A skoro o Yuki i Sato wspomniałem, no to popatrzmy na skok Japończyka. Mówiłem wczoraj to zwycięstwo 134,5, 141,5. Tak skakał Yuki Sato wczoraj, a dzisiaj? A dzisiaj odpalił niesamowitą petardę Yuki Sato. To będzie nowy rekord skoczni do tej pory 144 Tilena Bartola, a ile dzisiaj 145 metrów Yuki Sato. No niewiarygodna odległość, jaką zaprezentował nam tutaj Japończyk. Odjęte 14,3 punktu, ale to, co on, ten niewysoki, malutki, bo on naprawdę jest niewysokiego wzrostu skoczek, dzisiaj okazuje się gigantem tej skoczni. 145 metrów, szanowni państwo, ręce same składają się do oklasków i szapoba. No sporo oczywiście odjęto mu punktów, bardzo mu podwiało pod narty. 1,3 metrów.